Nazywam się Wywijas Lucjan. Pracuję na Kopcińskiego 311 w Technikum Budowlanym numer 1. Jestem zatrudniony jako palacz. Płacą mi 1400 zł. 1400 zł to jest brutto. Na rękę 1360. No ale jako Siuszki 17 pracuję w domu studenta. Jestem zatrudniony jako palacz CO. Wynagrodzenie 1300 zł. Na rękę 1240. Nieraz to się spóźnię parę minut, pół godziny. No ale kolega z pierwszej zmiany jest samotny. To mu tak nie zależy na czasie. Za mnie posiedzi. W Technikum Budowlanym mam jeszcze jeden etat, za który mi płacą 700 zł. Na rękę otrzymuję 680 zł. Pracuję jako konserwator. No to wszystko się robi. W domu studenta podjąłem też dodatkową pracę na umowę. Noszę węgiel do pokoi na trzecie piętro, czwarte piętro, gdzie nie ma centralnego ogrzewania. Za to noszenie mam 800 zł. Jedna skrzynka waży 20 kg. 35 skrzynek dziennie. To jest najcięższa moja praca w całym dniu. Pracę zasadniczo kończę o godzinie 21, ale o ile jest mróz powyżej 13-15, trzeba się zostać na noc. Jak zostaję na noc, no to już do domu się nie jedzie, tylko bez przerwy w koło. O pół do 7:01 na Technikum Budowlanym na Kopcińskiego 311. W niedzielę żona przychodzi do mnie z dziećmi. Kupuje kartki na posiłki od studentów, którzy wyjeżdżają do rodziny. Mam garnek. Biorę 4 porcje i biorę do kotłowni. I razem ze mną obiad jedzą w niedzielę. I okazja jest do porozmawiania z dziećmi, z żoną. Żona na razie nie pracuje, bo teściowa jest chora. No i przy tym dziećmi się opiekuje. Ta starsza to nie mogę narzekać, bardzo dobrze się uczy. A ta młodsza jest taka bardziej chuliga. O ile żona przyjdzie z dziećmi w niedzielę, więc trochę czasu zmarnuję z żoną, bo trzeba porozmawiać. Więc później mam zaległości w pracy, muszę nadgonić.